tak poważna inwestycja może odbyć się bez zgody mieszkańców? Tu już wracamy do naszego tematu rozmowy. Czy w takiej sytuacji nie powinno odbyć się referendum wśród mieszkańców? Dla przypomnienia rządzącym Pelplinem, wolą mieszkańców zostaliście wybrani, a mieszkańcy tutaj nie chcą takiej inwestycji. To pytanie od pana Arka. Ten temat powraca już w kilku pytaniach. Burmistrz, Rada Miejska powinni zawsze liczyć się z wolą mieszkańców, bo wolą mieszkańców zostali wybrani. Ale również są procedury administracyjne, które narzuca nam obowiązujące w Polsce ustawodawstwo. Wszystkie procedury, które związane są z postępowaniem administracyjnym, związane z tą inwestycją, przewidują konsultacje społeczne i realny wpływ mieszkańców na proces decyzyjny. Miejmy też świadomość, że pewne decyzje dotyczące inwestycji, które nie wprost dotyczą tej inwestycji w momencie ich podejmowania, mam na myśli tutaj uchwalony w 2010 roku plan zagospodarowania przestrzennego, wówczas był czas na konsultacje i wówczas te konsultacje były przewidziane. Pewnych decyzji nie uda się tak wprost zweryfikować, zmienić. A jeżeli chodzi o referendum? Oczywiście referendum może się odbywać w każdej sprawie, no ale nie ma ona głosu wiążącego. Możemy tylko... Ja powiem dzisiaj, że nie potrzebuję referendum, żeby wiedzieć, że większość mieszkańców jest przeciwna tej inwestycji. Oczywiście możemy to zrobić w postaci referendum, ale to będą tylko stracone pieniądze, bo nie ulega wątpliwości, że na dzisiaj, na tym poziomie świadomości naszych mieszkańców o tej inwestycji, zdecydowana ich większość jest zadeklarowanymi przeciwnikami tej inwestycji. Tutaj jeszcze raz mówię, że jest zadanie, trudne zadanie dla inwestora, aby informować o rzeczywistych zagrożeniach i skutkach tej inwestycji, jakie ona ma wymiar, jakie ona ma rozwiązania technologiczne, tak aby zweryfikować poglądy naszych mieszkańców. W swoim programie przedwyborczym był pan przeciwny budowie tego zakładu. Czy obecnie coś się zmieniło w tej kwestii? Społeczeństwo lokalne uważa, że zakład ten będzie szkodził naszemu środowisku regionalnemu, a w jednej z wcześniejszych wypowiedzi zapewniał pan o tym, że chciałby, aby gmina Pelplin była nastawiona na turystykę. I nic w tym zakresie w ramach moich poglądów się nic nie zmieniło. Nadal uważam, że żadna inwestycja, która będzie uciążliwa, szkodliwa naszym mieszkańcom, nie powinna na terenie naszej gminy powstać. Jeszcze raz podkreślę, to nie ja jestem inicjatorem i pomysłodawcą tej inwestycji, a niestety jak gdyby z całym dobytkiem i poprzednich władz muszę się z tym dalej borykać. Również to był problem dla poprzednich władz, również jest to problem dla mnie. Jeżeli, tak jak powiedziałem wcześniej, inwestor nie wykaże, że ta inwestycja jest nieuciążliwa, no to nie zmienię swojego poglądu. Nadal trwam przy tym, że żadna inwestycja, która jest uciążliwa dla mieszkańców, nie powinna, tym bardziej w takiej bliskości zabudowań, powstać. Czy budowa inwestycji uzyskała już zgodę wojewódzkiego konserwatora zabytków? Jak to możliwe, że ludzie w Pelplinie nie uzyskują zgody na określony kolor czy też spadzistość dachu, a ktoś zezwala w okolicy zabytkowej katedry na taką budowę? Pyta pani Magda. Tak bardzo ciekawe pytanie, bo na co dzień borykamy się właśnie z tego typu problemami, że mieszkańcy często muszą się wzmagać ze zgodą konserwatorską w różnego rodzaju przedsięwzięciach. W tym przypadku nieruchomość, na której ma być zlokalizowana inwestycja, jest poza strefą ochrony konserwatorskiej i taka zgoda nie jest wymagana. Dodając, to nie gmina decyduje, jakie tereny, jakie nieruchomości są w strefie tej ochrony. To narzuca nam wojewódzki konserwator zabytków. Otrzymaliśmy dużą dotację na rewitalizację katedry i jej terenów. Taka śmierdząca inwestycja uderza wprost w korzyści, jakie mogłyby powstać z tego tytułu. Czy władze kościoła zajęły jakieś stanowisko w tej sprawie? Czy ktokolwiek z samorządu naszego miasta i gminy podjął jakieś działania zapobiegające? Czy znów tylko jest to problem mieszkańców? To pytanie od pani Hanny. Trudno mi się ustosunkować do tego, jakie poczynania są ze strony władz Kościoła. Nie jestem do tego upoważniony. Jest rzecznik diecezji pelplińskiej, który może oczywiście taką informację udzielić, jakie jest stanowisko władz kościelnych w tej sprawie. Jeszcze raz powtarzam, bo to powraca. Pelplin ma ogromne walory turystyczne, historyczne. Mamy przepiękne, światowej klasy pomniki architektury w postaci kompleksu pocesarskiego. Katedra w ostatnim czasie zmienia swoje wewnętrzne
oblicze za przyczyną wsparcia środków zewnętrznych. Cieszy nas bardzo, chcieliśmy te atuty wykorzystać. I podzielam również opinię autorki tego pytania. Nie chciał, żebym jakiekolwiek inwestycja te starania zniweczyła. Czy prawdą jest, że inwestor posiada działkę na własność od około 2000 roku? Nie jestem upoważniony do udzielania takiej informacji. Administratorem danych dotyczących praw własności do nieruchomości jest starosta tczewski oraz sąd rejonowy w Tczewie, 4 Wydział Ksiąg Wieczystych. Jeżeli ktoś jest tym zainteresowany, to odsyłam właśnie do tych źródeł. Jakie kroki muszą podjąć mieszkańcy, aby zablokować inwestycje? Jakie pisma wysłać i do kogo? Pyta pani Marzena. Na decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje burmistrz. Oczywiście pozyskanie wymaganych prawem uzgodnień i opinii, jednak o realizacji danego przedsięwzięcia decyduje dopiero wydane przez starostwa pozwolenie na budowę. Uzgodnienia dokonuje regionalny dyrektor ochrony środowiska w Gdańsku, dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, natomiast opinię przedstawia starosta tczewski oraz Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny. Katalog podstaw prawnych wydania decyzji negatywnych zgodnie z ustawą o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ma charakter zamknięty. Odmowa wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach może nastąpić w przypadku, i to sobie przytoczę, w których przypadkach taka odmowa może nastąpić. Niezgodności planowanego przedsięwzięcia z postanowieniem miejscowego planu zagrożenia przestrzennego. W przypadku odmowy uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia przez organ współdziałający. W przypadku, gdy z przeprowadzonego postępowania wyniknie możliwość negatywnego, znaczącego działania na obszar Natura 2000. W przypadku odmowy inwestora zgody na realizację przedsięwzięcia w innym wariancie niż to określone we wniosku. W przypadku, gdy przedsięwzięcie może spowodować nieosiągnięcie celów środowiskowych zawartych w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza. Jak już wspomniałem, mieszkańcy przed wydaniem decyzji będą mogli złożyć swoje uwagi i wnioski, które są istotnym elementem postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, jednak nie mogą one stanowić jedynej przyczyny wydania decyzji odmownej. I taką możliwość składania swoich uwag będą mieli mieszkańcy przez 30 dni, kiedy ten raport zostanie środowiskowy poddany konsultacji. Czy można dzisiaj winić radnych z 2010 roku? Tutaj tylko podpowiem, że chodzi o radnych z kadencji 2006-2010, kiedy ten plan zagospodarowania był uchwalany, o uchwaleniu właśnie tego planu na tej ziemi. Na tamtą chwilę nie było wiadomo, co ma powstać na tej ziemi. To samo dotyczy każdej innej działki produkcyjnej, która leży w gminie Pelplin. Nie wiemy, jaki inwestor i co będzie chciał za chwilę wybudować. Może warto wcale nie uchwalać ziemi produkcyjnych, ale w takiej sytuacji ciężko będzie znaleźć inwestorów. To pytanie pozwala nam wrócić trochę do historii funkcjonowania samorządu i polityki planistycznej przestrzennej na terenie naszej gminy. W 2010 roku zmieniany był plan i uchwała dotyczyła również działki nieruchomości, która należy do inwestora. W ramach tego projektu uchwały zmianie uległ sposób zagospodarowania przestrzennego dla wielu, wielu terenów. Oczywiście ten projekt uchwały był konsultowany przez mieszkańców naszej gminy. Z tego, co pamiętam, wówczas nie było żadnych uwag co do tych zapisów dotyczących tej nieruchomości, o której dzisiaj mowa. Nikt nie zgłaszał żadnych uwag, zarówno po stronie właściciela, zarówno po stronie mieszkańców i zarówno po stronie osób procedujących, czyli burmistrza i Rady Miejskiej. Co więcej, podejrzewam, że nawet inwestor nie marzył, nie myślał, że tego typu inwestycja kiedykolwiek może być zrealizowana w tej lokalizacji i że w ogóle taka typu inwestycja może powstać. Wówczas technologia była zgoła odmienna, inna, nie było tych rozwiązań, które mamy dzisiaj. I trudno teraz w jakiś sposób obarczać odpowiedzialnością za podjęcie tamtej decyzji. Tym bardziej, że był to okres dla Rady trochę specyficzny. Z tego, co pamiętam, 2010 rok, w sierpniu zmarł przewodniczący Rady Miejskiej, pan Adam Łukaszowicz, który właściwie był osobą moderującą pracą Rady i najbardziej zorientowany, bo nie ukrywa, że przewodniczący najbardziej orientuje się w
tym, jakie projekty uchwał są poddawane pod procedowanie. Wówczas zastępował go pan Wacław Bruski, który był wiceprzewodniczącym, i on wówczas podejrzewał, że tę debatę nad tym projektem uchwały prowadził. Głównym zadaniem i intencją zmiany wówczas podjętej było umożliwienie przeprowadzenia inwestycji energetycznych związanych z farmami wiatrowymi, które na tamtym terenie przewidywała firma Nordwind, Rada Nordwind, która nadal te inwestycje na tym terenie chce przeprowadzać. Nie przypominam sobie, żeby była dyskusja dotycząca akurat tej lokalizacji i tej działki. Może się mylę, ale może nawet nie brałem udziału w tych obradach. Trudno mi dzisiaj na to powiedzieć, ale nie kojarzę wówczas dyskusji na ten temat. Dzisiaj pewnie z perspektywy czasu możemy powiedzieć, że trzeba myśleć wiele, wiele lat do przodu. Oczywiście na terenie naszej gminy istnieją obszary, istnieją plany, które przewidują również funkcję czynności w innych lokalizacjach. Gdybyśmy takiej funkcji nie przewidywali na terenach, nie było możliwości, aby inwestycje powstawały. Co więcej, inwestycja, na której dzisiaj opiera swoją działalność pan Michna, opiera się na takim samym planie, na takim samym prawym zapisie. Mamy również inne zakłady, które funkcjonują na terenie gminy Pelpin i które wymagały również takiego samego zapisu w planie zarządzania przestrzennego. Także no, nie sposób, aby gmina funkcjonowała, miała inwestorów, dochody z wykluczeniem tego typu zapisów w planach zagospodarowania przestrzennego. Czy inwestor informował na spotkaniu na początku lutego 2018 roku, jak dobrze pamiętam, to spotkanie odbyło się w Miejskim Ośrodku Kultury w Pelplinie, że w przypadku niepozyskania ziemi alternatywnej będzie realizować inwestycje na działce, do której ma prawo i są plany produkcyjne. I o tym właśnie uświadamiał całe społeczeństwo. W lutym 2018 roku odbyło się spotkanie w Miejskim Ośrodku Kultury dotyczące inwestycji, która pierwotnie zlokalizowana miała być w innej lokalizacji, na działce, którą chciał pozyskać inwestor. I z tego, co kojarzę, wówczas inwestor wspominał o tym, że alternatywną lokalizacją może być ta, do której ma już prawa i na której został już uchwalony plan zagospodarowania przestrzennego. Czyli na tamten czas alternatywną lokalizacją była ta tutaj obecna teraz przy obwodnicy. Nie wiem, czy wprost, nie pamiętam, czy wprost była taka alternatywa wskazana w wypowiedziach przedstawiciela inwestora, ale myślę, że gdzieś w domyśle takie rozwiązanie funkcjonowało. Ja bym chciał wrócić do tych uchwał o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Ta uchwała z 2010 roku określa przeznaczenie terenu jako działalność usługowa, w tym również uciążliwa. I to jest ten teren, o którym tak naprawdę teraz rozmawiamy, czyli ten najbliżej położony Pelplina, a projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania terenu na chwilę obecną alternatywnym terenie, czyli w okolicy Pszoku, w okolicy GPZ-u, przeznaczenie terenu było określone jako zabudowa produkcyjna, w tym związanych z funkcją produkcyjną zakładu przetwórstwa produktów pochodzenia zwierzęcego. W tym projekcie tej uchwały nie ma słowa, w tym również uciążliwa. A jednak podejrzewam, że ten projekt tej uchwały o zmianie miejscowego planu zagospodarowania terenu wystarczałby i otwierał możliwość tak naprawdę wybudowania tej inwestycji. Tak jest. Co więcej, powiem tak, jak porównamy te dwa projekty uchwał, widzimy, że w tym 2010 roku nie było jakiejkolwiek zmiany o tego typu produkcji. Projekt z 2018 roku był ukierunkowany wprost na tego typu działalność, gdzie ona była z nazwy wymieniona i determinowana. I właściwie ten projekt był związany tylko z tą inwestycją. Projekt z 2010 roku dotyczył ogólnej polityki planistycznej na tym terenie. Dotyczył ogromnego areału, jeżeli chodzi o zagospodarowanie przestrzenne i wielu, wielu przedsięwzięć. W 2018 roku dostaliśmy do procedowania projekt, który ściśle dotyczył tej inwestycji. O to chodzi, bo teraz też na sesjach Rady Miasta
można usłyszeć radnych, którzy bardzo mocno podnoszą temat, aby jakichkolwiek projektów, planów o zagospodarowanie terenu usuwać słowo uciążliwe. Niemniej jednak, jak właśnie patrzymy na ten projekt, który inwestorowi pozwalałby na budowę tego typu inwestycji, no tutaj nie ma żadnego słowa, żadnej wzmianki o uciążliwości. W takim wypadku, jeżeli tak to wygląda, wtedy piszemy o uciążliwym zakładzie, w nowym projekcie nie ma uciążliwości, to czy ta inwestycja jest uciążliwa? Czy może być uciążliwa dla środowiska, dla społeczeństwa? Wczytując się w założenia techniczne, projektowe, ta inwestycja nie powinna być uciążliwa. Takie są założenia, to wykazuje dokumentacja, analiza dokumentów dostarczonych przez inwestora. Czy w rzeczywistości ona taka będzie? Na dzisiaj nie wiemy. To jest właśnie taka ogromna niewiadoma. Co do samego sformułowania uciążliwości. Największym problemem jest ta uciążliwość zapachowa. Były daleko zaawansowane prace naszego Sejmu dotyczące ustawy tak zwanej odorowej. Niestety prace zostały zablokowane. Nie wiem, dlaczego nie są kontynuowane. Byłby to przełom i naprawdę duże udogodnienie dla samorządów i dla sytuacji, w których mamy do czynienia z tak zwanym zjawiskiem odorowym, bo na dzisiaj żaden dokument nie definiuje, co to jest uciążliwość odorowa, jaki ona ma zakres, w jaki sposób ją badać, kiedy ona przekracza normy, kiedy jest dopuszczalna. Brakuje tego dokumentu w polskim ustawodawstwie.